istnieje pewna nagroda, którą każdy z nas mógłby dostać, a której nie polecam nikomu. Mowa oczywiście o nagrodach Darwina. Charles Darwin nie był w żaden sposób jej pomysłodawcą. Nagroda powstała jednak na cześć tego twórcy ewolucji, w tym doboru naturalnego. Nagrodę tę otrzymują ci, którzy dzięki swojej głupocie wykluczyli swoją pulę genową. Inaczej mówiąc, zabili się lub uszkodzili stopniu uniemożliwiającym reprodukcję. Jednak nie każda przypadkowa śmierć nagradzana jest nagrodą Darwina. Na to trzeba naprawdę zasłużyć. Przykład. Mężczyzna chce pokazać swoim kolegom, że jego biuro na szczycie wieżowca ma kuloodporne szyby. Aby to udowodnić, wyskoczył przez szyby. Inny przykład. Kobieta ogląda w telewizji wiadomości o burzy, którą sama miała za oknem. W pewnym momencie odpadła jej antena z dachu. Kobieta uznała, że to właściwy moment, aby udać się na dach i naprawić ją. Czasami się zdarza, że ktoś robi coś głupiego, ale nie ginie. Wtedy dostaje wyróżnienie. Nagrody Darwina to nie czarny humor, lecz świetna przestroga, dlaczego nie warto tracić zdrowego rozsądku.